Cześć! Z tej strony Prezes Ziaro. Witam Was w pierwszym poradniku na temat modyfikacji do Farminga Simulator 2019. Dziś Wam pokażę, jak dodać więcej konfiguracji niż pozwala na to gra. Jak je dodać? A mianowicie przez skrypt add-config mojego autorstwa do właśnie FSA 1.9. Więc jak to zrobić? Wytłumaczę Wam, jak on działa, jak go dodać i jakie są z tego rezultaty. Osoby, które pobrały ofertkę mojego autorstwa, którego wydałem parę miesięcy temu, wiedzą, że ten skrypt pozwala na dodanie 50 konfiguracji 40 plus kolory. No jest bardzo rozbudowany i dlatego myślę, że ten poradnik Wam się przyda do własnych edycji, modyfikacji i tak dalej. Na samym początku mówię, że poradnik nasunął mi pewny widz. Mianowicie było ich kilku się pytało o pomoc i w ciągu 2-3 tygodni trzem czy czterem osobom pomagałem przy tym skrypcie. No ale stwierdziłem, dobra, będzie większa liczba osób, więc nagram poradnik, wytłumaczę co i jak, wstawię. Możecie skrypt używać w swoich modach. Przed wydaniem proszę, abyście się do mnie zgłosili, bo skrypt jest mojego autorstwa do 19. Na pewno wydasz swoją modyfikację nad tym skryptem, ale wolę mieć pewność, że ty wydajesz i... No, dobra, przechodzimy do poradnika. Więc tak, pobieramy sobie fertka, którego wydałem. Tam jest ten skrypt cały. Link będziecie mieli w opisie lub jeżeli ktoś ma, po prostu sobie go wypakowuję tak jak ja teraz, czyli wchodzę sobie w dokumenty, tam My Games, tam gdzie mam właśnie fertka. Ferdek, tu jest masejek, no to tu mamy masejka, więc nowy folder otwieram, wyrzucam wszystko, co jest do nowego folderu. Okej, dobra, już wyrzuciłem. No i nasz modik dziś będzie 60 Mafii Solid do 19, tak jak Wam obiecałem, więc tak ją cały czas robię. Tak, na początku, jeżeli już dubiemy coś przy naszej modyfikacji i chcemy dodać jakieś skrypty, pamiętajcie o kopii zapasowej, czyli po prostu kopiujemy i wklejamy. Ale pamiętajcie, że nie nas kopia z jakiegoś folderu i wklei na pulpit, może zrobić Wam tylko skrót. Więc, żeby nie było skrótu, sprawdzam właściwości. Aha, czyli widzicie, to jest osobny folder z osobnym wagą i plikami. Bo może być tak, że nie wiem, utworzycie skrót sobie, utwórz skrót i ten skrót, o, na przykład tu mamy skrót utworzony i go przenieście na pulpit, widzicie? To są dwa całkiem inne foldery, żebyście kiedyś nie zrobili błędu i utworzycie skrót, płynie Wam coś, modyfikacja przestanie działać. I tak jak tu mam jakiś skrót właśnie i będziecie mieli problem, bo nie będziecie mieli modyfikacji swojej. Tak, to taka drobnostka. Okej, dobra, to mamy tak. Mamy naszą 60, do której chcemy dodać skrypt oraz Fergusona, w którym ten skrypt jest. Od czego zaczynamy? A mianowicie wchodzimy do pliku moddesk. One są tak wszędzie podpisane, tak samo. Najpierw wejdziemy do Ferdka, czyli widzicie, masy Ferguson. To jest plik moddesk Fergusona. Mamy włączony, ja używam Sublime'a. Myślę, że to jest dobry program, bo spoko ma wygląd oraz ładnie się w nim pisze, sprawnie i tak dalej. Też sporo moich znajomych korzysta z Virtual, coś takiego, oraz innych notatników czy innych programów, ale ja osobiście polecam Sublime'a. Siedzę już 4 lata w nim i godny jest polecenia. Okej, dobra, no, znów jakaś tam przerwa. Tak, w moddesk. Mam odpalony moddesk Ferdka oraz odpalamy moddesk naszej 60, a czy u mnie 60 waszej modyfikacji edytowanej, robionej. To jest, tu jest moddesk, tak, moddesk. Okej, tu mamy moddesk 60, czyli 3P Mafii Solec. I teraz co robimy? A mianowicie wchodzimy do Fergusona i kopiujemy te linijki takie jak specjalizacje. To kopiujemy, wrzucamy do naszej modyfikacji w moddesk. Czyli robimy sobie tu parę enterków, żeby zmieścić te linijki. Kopiujemy sobie takie linijki też jak Wehills typ, czy jakoś tak się wymawia. Kopiuj. Wklej. Kopiujemy sobie nowe konfiguracje, czyli Nef Configuration. Kopiuj. Wklej. Oraz tłumaczenie, czyli linijka L10N. I pod nowymi konfiguracjami w 60 i wklejemy w piku mody, pamiętajcie. Ok, czyli mamy, jak zobaczcie sami, 3P Mafii Solid z naszej modyfikacji edytowanej, robionej, mamy wklejone linijki od konfiguracji, więc możemy sobie już moddesk Fergusona wyłączyć, żeby się nie pomylić.
Ale co, to nie wszystko, przecież modyfikacja nam nie będzie działać. Teraz to nawet by nie odpaliła gra jej. Więc przechodzimy do kolejnej rzeczy. W linijce specjalizacje, czyli specializations, nie jestem idealny w tłumaczeniu angielskiego, lecz w pisowni tak. Więc jak będę gdzieś popełniał drobne błędy, proszę zrozumieć. Tak, w specjalizacjach usuwamy wszystkie linijki niepotrzebne, czyli u mnie w Fredku jest panel IC, zostawiamy tylko specjalizację od add config. To jest linijka, która znajduje nasz skrypt w całym folderze naszej modyfikacji, czyli w tym folderze, gdzie jest nasza 60. Okej, ale to nie wystarczy, przecież trzeba ten skrypt gotu wrzucić, więc tak, w linijce mamy podane, filenem to jest linijka, więc skrypty, czyli folder skrypty, i w tym folderze szuka nam addconfig.lua, czyli cały ten skrypt, więc no to co, szukamy w Fredku tego skryptu, gdzie on jest, brand, dźwięki, koła, konfiguracja, aha, tu mamy skrypty, wchodzimy, faktycznie jest addconfig, no to co, no to kopiujemy sobie ten folder i wrzucamy do naszej 60, no to super, mamy już, możemy usunąć niepotrzebne skrypty, dostał sam addconfig. Tak, zobaczcie, autor FS9 prezes Jaro. Dobra, no to jest, już mamy zrobiony. Niektóre modyfikacje mają taki folder już u siebie zrobiony i on jest podpisany pod skrypt z małej, z dużej lub skrypty z małej czy z dużej. I może być tak, że wam wrzucicie ten folder i wam się zrobi tak, że będzie małe sy. Widzicie, małe sy. A w modes będzie duże s wpisane. Więc musicie zobaczyć, bo w ten sposób może wam modyfikacja nie działać i to będzie dosłownie drobny błąd tylko linijki samej. Więc pamiętajcie, musi być ta sama nazwa. Co najlepiej zrobić? Najlepiej jest sobie wpisać skrypty Ctrl A, Ctrl C, czyli kopiujemy i żeby upewnić się całość, to jeszcze raz wklejamy. Teraz mamy pewność, że wszystko działa prawidłowo. Co dalej? No to teraz mamy health tip. Co tu robimy? Więc tak, znów usuwamy niepotrzebne linijki od IC i zostawiamy sobie tylko typ naszej modyfikacji, czyli to jest traktor, w moim przypadku 60, oraz specjalizację, czyli ta, która będzie działać w grze, czyli addconfig. Zobaczcie, specjalizacja nazwa addconfig. Ale to nie wszystko. Nasza nazwa modyfikacji nazywa się MF Prezes Jaro. I taką samą nazwę, jak tu jest podana, musi być w pliku XML, czyli nasz plik, gdzie są animacje wszystkie typu dym, pasażer, farmer i tak dalej. Czyli odpalamy sobie ten plik i w drugiej linijce mamy to samo nazwę, co jest ta linijka, czyli UHListTyp. Widzicie, mamy tą linijkę, więc w tym miejscu zamiast traktor, jak jest domyślnie, klejamy sobie linijkę MF Prezes Jaro, tak jak jest w tej linijce nazwa naszej modyfikacji. Od czego ona służy? A mianowicie, jeżeli, nie wiem, dodamy sobie, nie wiem, chcemy tutaj w tym miejscu nasz traktor, tu możemy sobie zrobić właśnie teraz linijkę do, powiedzmy, nie wiem, belki. I w ten sposób farming znajdzie nasze modyfikacje, jako skrypty dodatkowe. Ale to jest, myślę, że to jest na inny całkiem odcinek, jakbyście chcieli. Jeżeli macie propozycje na inny, nie wiem, odcinek, poradnik farmingu, więc mogę śmiało wam nagrać, bo sporo rzeczy wiem, umiem. Co prawda nie umiem robić tylko tekstur UDIM, ale to już miesza o to. To akurat może mój kolega was nauczyć. Zapraszam do Patryka, też Patryka. Link będziecie mieli w opisie. Jest w moim teamie. Nazywa się, jak dobrze pamiętam, PT Rolnik. Miesza o to, link macie w opisie. Nieważne, dobra, przechodzimy dalej do poradnika. Czyli co, mamy już tą linijkę skończoną. No, tu usuniemy sobie niepotrzebną lukę. OK, przechodzimy dalej. Mamy teraz w nowych konfiguracjach, czyli mamy malowanie, konfigurację malowania oraz konfigurację typowe, zwykłe. Czyli że wybieramy sobie poszczególne modele jakieś. OK, no to co? No nie będę wam teraz pokazywał tu konfiguracji kolorów, bo to jest to samo w sumie, tylko że jest na zasadzie takie, że wklejamy linijki do kolorów, a nie do konfiguracji. Jeżeli połapiesz się na konfiguracjach zwykłych, moją metodą, że po prostu kopiowanie linijek z Fredka do swojej modyfikacji, to na pewno połapiesz się z kolorami w config kolor. To już tylko musisz trochę popracować. Pamiętaj, że
Nie zawsze osiągniesz cel za pierwszym razem. Ja uczyłem się wszystkiego w farmingu, moddingu, metodą prób i błędów. Tak, były pierwsze edycje i tam wiecie, jakieś komuś kradłem mody i edytowałem, ale to jest nauka. I chcę was uprzedzić tym, że lepiej zapytać się o zgodę i mieć pewność, że możesz się wydać legalnie, legit, niż mieć później problemy, bo to jest tylko niepotrzebny hejt. Ale dobra, dalej. Więc co, no to usuwamy sobie w tej linijce wszystko. Oprócz, nie wiem, zostawimy sobie konfigurację tłumik, dobra? Zostawiamy sobie konfigurację tłumik, a resztę sobie wszystko usuwamy. Na razie wam pokażę jak dodać, a zaraz wam pokażę jak zadziała wszystko, jak dodać kolejną własną konfigurację, ok? Dobra, mam więc mamy konfigurację tłumik i to nie jest konfiguracja koloru. Widzicie, is color config false. I co dalej? No to teraz w linijce o tłumaczenia usuwamy wszystko oprócz. Na razie usuniemy wszystko do konfiguracji dojdźmy. A tu jest jak się nazywa config name, czyli jak nazywa się konfiguracja? Tłumik. Więc co robimy? Szukamy w tych konfiguracjach nazwy tłumik. No akurat ja ją widzę tu. Nie wiem czy widzicie, ja ją widzę tu. No to co? Oprócz tego wszystko usuwamy i zostawiamy samą konfigurację tłumik. I tak. Tą linijkę możecie usunąć. Ona nie działa w ogóle. To jest po prostu pusta linijka do tłumaczenia konfiguracji. Za jakiś czas wam wszystko wytłumaczę na jej temat. Dobra. No to upewnijmy się, wszystko jest prawidłowo zrobione. Możemy zapisać, ale nie wychodzimy na razie. Ok. No to co dalej? No dobra, przechodzimy do naszej 60 mafisolec. Do piku XML. Zapisujemy. Aha, dobra, zapisane było. Tak, na początku samym musi się zgadzać Wehrli's typ z pikiem modus. Jak się zgadza, przechodzimy niżej. Ja wam polecam, że jak chcecie robić konfigurację, to zawsze na samym końcu, ja sobie robię takie zakładki, linijki, oddzielam sobie standardowy skrypt od własnych animacji, dodatkowych linijek i sobie tu właśnie robię. Tak, no widzicie, to jakieś dodałem przykładowe konfiguracje, nie wiem, typu bez niczego, zaczepy, zaczep obciążnik, zaczep obciążnik rama, bez obciążników ma 63, trzeci obciążnik 40. No, już sami możecie się domyślić, że mod w jakimś stopniu będzie rozbudowany, ale nie będzie to taka wersja jak był Ferdek, że będzie miał 50 prawie konfiguracji. No, nie ma opcji. Nie mam na to ochoty ani sił, żeby siedzieć i wam robić to. Ale, dobra. Robimy sobie, nie wiem, możecie nawet zrobić sobie konfigurację swoją jakiś między linijkami różnymi, typu, nie wiem, dashboard, a connecting hoses, nieważne, po polsku dynamiczne węże. Jak ktoś nie wie, co to jest. Możemy, nie wiem, możecie sobie w tym miejscu zrobić linijkę, także między jedną linijką jakiejś animacji a drugą, lub po prostu sobie kopiujemy, tak jak ja zrobiłem linijkę, od która się zaczyna konfigurację i kończy się jako linijka konfigurację. No dobra, to ja sobie w tym miejscu zrobię parę enterków i tu wkleję konfigurację tłumiki. Ale skąd ja wkleję? Z dupy? No nie za bardzo. Więc szukamy w Ferdku naszego pliku od XML. Mamy pięknie podpisany katalog, folder XML i wchodzimy. MF by prezesziar, odpalamy i schodzimy na sam dół do skryptów. Nie skryptów, tylko konfiguracji. Super, mamy konfigurację. I co, szukamy. Błotniki, nalepki, naklejki turbo, grill, przód, ustawienie filtra. O, mamy tłumiki, konfigurację tłumiku. Widzimy konfigurację tłumiki. I całą tą linijkę wraz z tłumaczeniem, stojniko, która nie działa, tłumik, żeby było wiadomo co to jest, kopiujemy i wrzucamy do naszej 60 mafisolec w tym miejscu, gdzie zrobiliśmy parę enterków. Klej. Fertka możemy już linijkę wyłączyć, cały ten folder wyłączyć, bo jest niepotrzebny. No i super. Mamy teraz konfigurację tłumiki, ale to nie wszystko, przecież gra sama nie domyśli się, że to chodzi o ten tłumik czy o te. Linijki odpowiadają na coś innego niż tłumik. Przecież to jest linijki są z Ferdka, a nie z 60. No to trzeba zmienić. Więc tak. Nie wiem, ja nie będę robił teraz konfiguracji typu original, długi, turbo 1, turbo 2. Ja to wszystko po prostu usuwam. Usuwam linijkami, czyli tak, patrzcie, jak tu się zaczyna konfiguracja, to zaczyna się cała linijka konfiguracji. Zaczyna się na S, kończy się na S. Z tym, że z początku jest slash po kwadratowym nawiasie. A linijka od danej konfiguracji wybieranej w sklepie zaczyna się bez już S i bez S. Ale dalej kończy się ze slashem z przodu. Po kwadracie, po nawiasie kwadratowym.
To jest taka bardzo ważna rzecz. Więc nawet Sublime wam podkreśla, widzicie? Ten pasek wam podkreślił Sublime, że w tym miejscu linijka się zaczyna, a w tym miejscu, gdzie jest podkreślone, kończy się. Tak jak tu. Tu podkreślił, że zaczyna się, tu się kończy. Więc tą linijkę zostawiamy sobie na taką przykładowo, a resztę tych linijek, czyli tą, tą i tą, usuwamy. Czyli usuwamy sobie w ten sposób. Nie tak, bo usuniemy linijkę pierwszą, tylko w ten sposób. Zostawiając ten slash to me configuration. Ok, usuwamy. No i dobra. Teraz mamy sam konfigurację standardowo. Czyli ona po dodaniu linijek odpowiednich, ona by zadziałała, ale nie mam żadnego wyboru. Więc sobie zrobimy tu tak, bez tumika. Bez tumika. No i cena 0, powiedzmy, dobra? Dobra. Te linijki odpowiadają tak, obiekt to jest, wiadomo, node to jest linijka, gdzie ten dany model się znajduje, a to jest właśnie jego indeks cały. A tu jest jego widoczność. Żeby coś było niewidoczne, musi być wpisane false. Czyli to jak jest true, to trzeba zmienić na false. False. A jak chcemy, żeby było widoczne, wpisujemy true w tej linijce. To jest niepotrzebne, więc to usuwamy. Dobra. Ok, teraz musimy znaleźć nasz właśnie ten indeks, ten całą tą linijkę. Więc przechodzimy do naszej 60 zapisano w Giants Editorze, czyli pliku i3D. Czyli to jest cały ten plik i3D, czyli 3D, jak ona wygląda. A mianowicie wygląda ona właśnie tak. I no wiadomo, co nie jest trochę to jakichś ślaczków niebieskich, żółtych, no tak to wygląda właśnie. Ale dobra, szukamy naszego tłumika. No dobra, czyli gdzie tam go wsadziliśmy? Ja sobie go wsadziłem w tym folderze pod nazwą tłumik i jest tu tłumik. Widzicie, jest tłumik. Teraz linijka, którą nazywa się tu, node, szukamy pod nazwą w Giants Index Patch, czyli to. W starszych wersjach farminga wcześniej nie było node, tylko był index. Nie wiem, dlaczego farming zmienił na node. To może są jakieś, to jest szukanie przez i3D mapping, coś takiego. Mało ważne. Node to jest to samo co index patch. I sobie kopiujemy tą linijkę, kopiuj. Klejamy w tym miejscu. Klej. No dobra, to teraz już na dobrą sprawę by zadziałała nasza konfiguracja, bo tak. Tłumik configuration w modelsk jest taki, jest taka konfiguracja dodana, powinno zadziałać. Ale przecież to jest tylko konfiguracja, że jest bez tłumika przecież. Nie możemy wybrać żadnej konfiguracji, więc trzeba dodać kolejno. No to co? Kopiujemy sobie linijkę od naszej konfiguracji bez tłumika, kopiuj i wklejemy sobie pod spodem. Zachowując oczywiście wszystkie linijki, które podkreśla nam Sublime. I w tym miejscu możemy sobie ustawić nową konfigurację, czyli nie wiem, powiedzmy tłumik 1. Tłumik 1. I on kosztuje, nie wiem, powiedzmy 50 zł. No dobra, ale to nie wszystko, przecież on nie będzie wyświetlany. No to co musimy zrobić? Tak, musimy zmienić w tym miejscu z false na true, wyświetlanie. True. No to super. Powinno nam wszystko działać w farmingu, a po zapisaniu zobaczymy. Więc co, zapisujemy. Możemy wyłączyć, zapisujemy, możemy wyłączyć. Wyłączamy tu, jak coś się zmieniało, zapisujemy. Nie, to nie, wychodzimy. Pamiętajcie, żeby modyfikacja po edycji, takiej jak teraz pokazuję, musi być w folderze dokumenty MyGamesMods, nie gdzieś na pulpicie, bo wtedy nie będzie przecież tej modyfikacji w grze, tak? Dobra, wchodzimy do gry i sprawdzamy, czy nasza modyfikacja działa prawidłowo. No mogą być zawsze jakieś błędy, na początku może nam nie działać skrypt źle zadziała, skrypt może wywalić błędy nam w logu, może działać źle w konfiguracjach, lecz po kupieniu traktora może być tak, brak miejsca w sklepie lub konfiguracja się nie zmienia, czyli jakby ustawiliśmy bez tłumika, tak dalej jest bez tego tłumika, mimo że wybraliśmy z tłumikiem i zapłaciliśmy za tego tłumika. To nie jest tak, że już się podajemy, usuwamy całą modyfikację, koniec. Musimy te błędy znaleźć. Ale mam nadzieję, że jak zrobiliśmy tak, jak ja wam teraz pokazałem, powiedziałem, będziecie mieli wszystko dobrze dodane, bez żadnego problemu. Pod warunkiem, że robicie tak, jak ja robię. Ok, widzimy, żadnych błędów nie ma. Co oddaliłem tutaj kwadratami, żeby pokazać błędy, ale żadnych błędów nie ma. I nie ma naszego dziwo tłumika. No gdzie jest tłumik? Gdzie się podział tłumik?
No, nie zwracajcie uwagi na przyłączniki, bo to jeszcze w fazie testów jest. Znaczy, nie testów, tylko jeszcze wszystko się robi. Wzór, nie, to wzór to tam, wiecie, ten to z przodu, to nieważne. Kupimy sobie, najpierw tak, sprawdzimy, działa, działa, błędów nie ma. Kupimy bez tłumika. O, widzimy, można kupić normalnie, czyli nie ma, nie wywali nam błędu, że nie ma miejsca w sklepie, bo tak często jest. I błędów też nie ma. Okej, kupujemy. I z tłumikiem. Zobaczcie, błędów żadnych nie ma. No aż dziwne, co nie? Dobra. To co? Zdziwieni? Można dodać skrypt? Można. I skrypt działa. Jest tłumik? Nie ma tłumika. Nie ma tłumika? Jest tłumik. Super, działa. Dobra, to wchodzimy z gry. Mamy już jeden skrypt za nami, z tłumikami. Ale to jest tylko pokazane tak, wiecie, żeby zobaczyć, że to działa. To co dalej? Dodajemy kolejny? No pewnie, tylko teraz dodamy nie w formie ściągając, tylko w formie własnej. Wchodzimy ponownie, dokumenty, My Games, Farming Simulator 2019, mody, Ursus nasz i zaczynamy od linijki, od Perkinsa, czyli XML plik danej naszej modyfikacji. Schodzimy na sam dół do samej konfiguracji i tak, mamy tłumiki, ale mała przerwa na siku. Dobra, już jestem. Jeżeli się podoba poradnik, już teraz do tej chwili i wam działa konfiguracja bez żadnego problemu, zostawcie lajka w górę, komentarze, dotarliście do tego momentu, hashtag tłumik oraz subskrypcję, jak jesteś nowy. Lecimy dalej. Dodajemy teraz konfigurację, która nie jest kopiowana z Feldka, a jest dana od nas. Lecimy, dobra, więc tak. Kupujemy sobie całą naszą konfigurację tłumik, kopiuj i wklejamy ją pod spodem. Przy czym zmieniamy teraz tłumik na naszą dowolną nazwę. U mnie to będzie obciążnik obcy. Tak go nazwę. Obcy. Trzy duże, małe. Trzy duże litery. I to jest to co? No to co to ma być? No to gówno jest. To nie działa ani nic tego, tamtego. Ale co? Lecimy dalej. Dalej zmieniamy tam, gdzie jest napisane tłumik. Czyli tu, w tej linijce. To możemy usunąć, bo to jest niepotrzebne. Ale tak, w tych dwóch, czterech linijkach musimy też ustawić nazwę, to samo co pisaliśmy tu. Czyli tak, zaznaczamy tłumik, sam tłumik bez reszty i wpisujemy sobie obcy. U was to może być rama, balast, traktor, wszystko to, żeby nie było o tej samej nazwie, co jest poprzednia nasza konfiguracja, bo może nam się spierdolić. Czyli jak jest obciążnik, to też musi być obciążnik. Również tu musi być obciążnik obcy i tu musi być obciążnik obcy. Nie robimy tak, że zaznaczamy tą linijkę pierwszą. Kopiuj, kopiuj wklej i wklejmy sobie tu i tu. Bo ono od razu z automatu nie będzie nam działać. Tak jak tłumaczyłem jednemu mojemu widzowi, czy nawet dwóm, nie robimy tak, bo automatycznie nie będzie działać. Nasza linijka zaczyna się na początku z nawiasem kwadratowym, kończy się na S z nawias, a ten linijka kończy się na nawias slash i nazwa konfiguracji z na końcówką S. A linijka konfiguracji działa na podobnej zasadzie, tylko nie ma w środku S-ki. I już tu się różni. No dobra, jeżeli zrobicie tak jak ja wam pokazałem, czyli bez zbędnego wklejania, tylko każdą linijkę osobno wpisanie, powinno już wam ten co nieco zadziałać. Co prawda by się pojawiły obydwie konfiguracje, czyli tłumik i tłumik, ale źle powiedziałem. Nie zadziałałby wam. Tak. Lecimy dalej z tym koksem, bo to nie wszystko. Tu sobie ustawiamy bez obciążników. Tu już możemy sobie pisać co chcemy, czyli o by nawet z małej obciążników. I tutaj musimy w linijki klepać, które obciążniki mają być. Czyli wchodzimy do naszego pliku i3D, czyli czy mafi solid, tak jak wcześniej pokazywałem, już nie będę mówił, który, co, co, jak. I szukamy naszych wspaniałych obciążników. Ja dodałem to wszystko w jednym pliku, żebyście mieli na tacy łatwo do później sprawdzenia, bawienia się moimi modyfikacjami jako własnych potrzebów edycji. Dlatego też jest wszystko ładnie podpisane w pliku modyfikacji.
I co, w moście tył w lewym kole znajdziemy obciążniki. Trzy obciążniki, czyli tak. Lewy Perkins, kopiujemy jego linijkę i wklejamy. Klej. Dla ułatwienia, żeby się nie pogubić, to możemy zrobić tak, że możemy sobie tą linijkę, która nie działa, możemy sobie tu wkleić w tym miejscu. Tak. I możemy sobie napisać obciążnik, nie, pierwszy obciążnik, czyli że wiadomo, że to chodzi o pierwszy obciążnik. I tak, żeby było też jasne, tu będzie jego, będzie obciążnik prawy, czyli obciążnik prawy od 60 ma fisolec. Czyli linijkę musimy, źle. Tak, najpierw kopiujemy sobie tą linijkę. Tak, i dopiero teraz kopiujemy sobie indeks tego obciążnika. Wklej, past. Ok, no to już mamy pierwszy obciążnik za sobą. Teraz kopiujemy jeden OBC, klejamy je i to będzie jako nasz drugi obciążnik. Klejamy poprzedniej linijki, Ctrl C, Ctrl V i w tych indeksach zmieniam po prostu ich wartości. Czyli to będzie lewy, to będzie ten, czyli lewy to będzie tu. Past, obciążnik lewy, drugi, Ctrl C, past, Ctrl V, ok. Żeby było już ładniej, to sobie tu wstawię 0, a tu sobie tylko 1. Podmienię sobie tylko lewo i prawo stronę. Ok, no i teraz obciążnik trzeci od 40, Ctrl C, Ctrl V. I tak już mam wszystkie obciążniki, ale jeszcze nie działa, bo trzeba tu wstawić linijki, indeksy od obciążnika trzeciego, czyli obciążnik 40. Ctrl C, Ctrl V. Już z pamięci wam wpiszę, nie będę tutaj wielce wielce tu wam pokazywał. Tu tylko wystarczy tu jedną literę zmienić. I tu obciążnik trzeci. Ok, czyli to jest linijka bez obciążników. I ona kosztuje 0 zł. Teraz sobie tu kopiujemy całość i wklejamy jako druga konfiguracja, druga opcja, drugie ustawienie danej konfiguracji, czyli obciążniki. I zamiast bez obciążników wpisujemy sobie, nie wiem, powiedzmy 1 mafia solec i w te oto ustawieniu będzie wświetlać tylko nam obciążnik 1, a drugi, trzeci obciążnik będzie wyłączony, czyli niewidoczny. Cenę sobie ustawicie jak sobie chcecie w tym polu. Pamiętajcie, że tu wpisujemy tylko liczby. Jeden chuj. Nie możemy tu żadnych znaków pisać typu, nie wiem, minus, plus, kwadrat, kutas, kozła i tak dalej. Ponieważ zaraz z automatu wam nie zadziała. Nie wiem, sobie wpiszę nawet 50 zł. Kolejne 50 zł. I co? No to tak, jak mówiłem poprzednim razem, musi tu być ustawione, żeby była widoczność, czyli true. No to zaznaczamy false i wpisujemy true. Oczywiście ja wpisałem z błędem i już by wam też nie zadziałało. Tak będzie działać, true. I w tym miejscu true. Ok, no to już mamy pierwszy obciążnik jako ustawienie konfiguracji danych, ale co zresztą? Robimy sobie parę enterków między koniec pierwszego ustawienia konfiguracji, a końcem linijki konfiguracji całej. I sobie to kopiujemy, wklejamy, podpisujemy jako obciążnik drugi i to będzie obciążnik jaki? Obciążnik drugi to jest obciążnik 60. Jakiś tam obciążnik drugi, 60. Ok. To teraz wystarczy, że tylko jeden obciążnik podmienię aktywnością z drugim. Zamiast pisać bez sensu, możemy zrobić tak w Sublime. W innych programach nie wiem. W Sublime można sobie przynosić dane wyrazy. Bardzo ułatwiona rzecz. Po co to pisać na kwadrze 100 razy? Super. No to już mamy długą konfigurację, ale trzeba dodać jeszcze trzeci obciążnik, czyli ponownie Ctrl C, Ctrl V, obciążnik trzeci od 40, już trzeci, już z pamięci wam powiem. I to będzie 40 i on będzie, nie wiem, kosztował też 5 zł, sobie ustawicie ceny po swojemu. I ponownie przenosimy widoczność ich. True on false.
No i super. No i teraz powinno nam wszystko działać. Czyli tak, bez obciążnika, obciążnik Mafia Soli 60 oraz 40. Ale przecież to nie zadziała. Dlaczego? Domyślcie się. Przecież trzeba w moddes dodać jeszcze linijki od tego. Więc tak, Ctrl S zapisujemy. Przechodzimy do naszego wspaniałego. To możemy już wyłączyć. Moddesk. I w tych miejscach musimy dodać kolejne linijki. Gdzie? Więc tak, w linijce nowe konfiguracje. Kopiujemy sobie linijkę od Tumik. Ctrl C. I pod spodem klejemy jako Ctrl V. Config name, jak się nazywa nasza konfiguracja. Więc przechodzimy do pliku od 60. I tak, Tumik nazywał się Tumik Configuration. A moja konfiguracja nazywa się OBC Configuration, czyli to, co wpisałem w tej linijce OBC i tu zamiast pod Tumik wkleiłem, to wpisuję tu te, również w tym miejscu zamiast Tumik, czyli duże OBC. Możemy nawet sobie nazwać bolec konfiguracji, czy nie wiem, różnie. To tylko, żeby było wszystko prawidłowe linijki wpisane. No już na upartego po zapisaniu by nam zadziałało wszystko, bez tłumaczenia, czyli by nam wyskoczyły, nie wiem, taka linijka jak L10N Missing, coś tam, czy jakoś tak, by nam wyskoczyły błędy. Często dużo błędów w tym też jest i ludzie zastanawiają się, co to jest i się pytają. Więc dana konfiguracja musi mieć chociaż przetłumaczenie tej konfiguracji. To co? Po to jest tutaj ta pusta linijka zaznaczona, że nie działa. Jak ją uruchomić? Zaznaczamy od początku kwadratowy nawias do kwadratowego nawiasu, czyli tekst. Ctrl C. Pod konfigurację od nazwy tłumika sobie robimy spację, żeby było czysto, równo. Wklejamy i teraz tak. Mamy już linijkę odpaloną. Ona działa, ale trzeba ją uzupełnić, czyli wpisać dane. Jak? Zobaczcie na tłumik. Configuration, podłoga tłumik. Czyli co trzeba zrobić? U nas jest w nowej linijce configuration podłoga i jest puste okienko. W tym pustym okienku wpisujemy nazwę naszej konfiguracji, którą wpisaliśmy wyżej jako obciążnik. OBC w skrócie. No to usuwamy spację i wpisujemy OBC. A w PL, czyli w polskim tłumaczeniu, co to będzie? Wpisujemy sobie polskie tłumaczenie, czyli OBCIONŻNIK. Także po polsku mamy polskie tłumaczenie. W angielskim to będzie inne tłumaczenie, w niemieckim będzie również inne tłumaczenie. Nie będziemy teraz tłumaczyć, od tego macie Google Tłumacz, proszę tam zaglądać. Super. Więc tak, mamy już dodane, możemy sobie modus wyłączyć oraz zapisać plik XML naszej modyfikacji i wyjść. Wchodzimy do gry i powinno wszystko nam prawidłowo działać. No i teraz zobaczymy, czy wszystko nam będzie prawidłowo działać. Pierwsza konfiguracja, którą skopiowaliśmy z Feldka, nam działała idealnie. A teraz zobaczymy, czy zadziała nam dodana przez nas osobą. Oznacz wszystko, zaznaczamy sobie tylko 60 i jedziemy z tym koksem. Więc tak, ja w planach nie mam rozbudować tej 60 i chyba nie będę wydawał żadnej 60 na tym skrypcie. Nie tylko na standardowym, tak jak jest teraz, bez tego skryptu. Dobra. I sobie kupujemy. Widzimy, że żadnych błędów nie ma. Tumiku nie ma. Obciążniki można zmieniać. I bez błędu żadnego, co nie? Kupimy sobie 40. Od... bez obciążników i od Mafisolec. Widzicie, żadnych błędów nie ma. No palce siedzi. To nie, tego miał. Przeciąg to trzeba zrobić. No. Zobaczcie. Obciążnik 40. Obciążnik 60 ma solet. I bez obciążników. Tylko same śruby widać. No i tak to właśnie wygląda. Dodawanie skryptu add config. Można dodać wiele skryptów oraz kolor, tak jak mówiłem. No już trochę się pogubiłem, bo odcinek ma pewnie z pół godziny i... A po drugie jest... Ja nagrywam późno w nocy już. Trochę no to... Nie wiem, co tam już mówiłem wcześniej, trochę wyciąłem z głowy, a to musiałem gdzieś iść, a to tamto i tak to... Właśnie wyszło.
Tak, no mam nadzieję, że wam też zadziała wszystko za pierwszym razem jak mi. Mam nadzieję, że będziecie dużo oddawać sobie nowych konfiguracji typu kabiny, tłumiki, grille, maski, obciążniki, koła i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajcie, że przed wydaniem każdej edycji z moim skryptem napisz do mnie, się dogadamy co i jak z wydaniem. I tak, taka mała a propos, ten dym również można przenieść, jest na to sposób. Oraz inne metody, możemy ona przenieść zaczep, można przenieść, przenosić, nie wiem, powiedzmy jest konfiguracja, że ta kabina jest w tym miejscu, a można zrobić konfigurację, że ta kabina leci gdzieś tam w dalej i tam gdzieś w tym miejscu stoi. Jest dużo metod na tej konfiguracji i wszystkie znajdziecie w moim Fergusonie, którego wydałem na moim kanale w wersji V0.9, a wersja V1.0 na razie nie mam zamiaru wydawać, wiecie dlaczego, dobrze, odsyłam do odcinka z mojego stanowiska gamingowego. No to będzie wszystko, jeżeli się prawnik spodobał, pomogłem, zostaw lajka w górę, komentarz, subskrypcję, jesteś nowy, udostępnij filmik i jak masz propozycję, napisz w komentarzu, to nagram kolejny poradnik do Farminga 19 na temat modyfikacji. Siema!